Nije daleko, možete propisati na nekakve veže, ali vraći na matično može se beri. Boku te da učem u noć. Te patiš na teđi kam prok, no mi je ambitni plan, će bi destatava i prve dni biti listnjaka i ok, u njeru je cao lajka, ok, tom zvone. To su mi pišem 9-4 km, isklenjem do Irkutska, a sad później trasom 5 to jest najdłuższą koleją na świecie, trasę paryską, 5 dób do Moskwy, później do Polski. Aha, ja mam takie dwa główne cele w tym akronamie Bajkału, które zaraz puszczę. Na mnie wtedy poleci, bo żeby czas leciał, a nie ja. No dobrze. Ja chciałem opłynąć cały Bajkał dookoła. Tu jest start, na przykład, a nie, 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 tak jak składam. Ja chciałem cały Bajkał opłynąć dookoła i zdążyć na sztuk Sena. Tylko 29 sierpnia. Mój kolega tam punkty na krok trzeci, bo próbowałem opłynąć dalej, ale w drugą stronę za późno było. No i po mniejszym jednym czwartym musiałem zrezygnować, zostawić kajakę niego, była nuda z ulicy Buracji, no i wróciłem po. I chciałem ten złapać cały Bajkał, w połowu udało mi się i to zdążyłem na ślub cenę jeszcze 5 dni przed jego ślubem, to jechałem do Polski. No super, wszystko mi się udało. I teraz tu są takie piórki, to takie okrągłe meldowy, gdzie mieszkają Buriaci. Pięknie wygląda, a patrzcie tu, patrzcie miasta. Jak my rozbijamy namioty, gdzieś tu to wybieramy szyszki, kamienie, żeby to pobiło. Ale ja tam mogę te kamienie wyzbierać. No nie, przecież tam kamień pełna, taki większy pod głowę, no i można dostać. I tu razem do góry, na taką skałkę, to było Zatoka Piaszczysta, jedna z takich ciekawszych, Piaszczy Kamania, bo to niedaleko jest Kurska, także tam dużo ludzi, jak teraz już przed procesami. Różne stęki są, więc jezioro Bajkał jest najstarszym jeziorem świata, ma około 25 milionów lat i najgłębszym jeziorem świata. Ma 1700 metrów głębokości. I teraz tak, jak popatrzymy tak na mapę Ameryki Północnej, to są tam wielkie jeziora amerykańskie. Wielkie, sama nazwa mówi, że to wielkie. Ale w tym jeziorze jednym, Bajkał, jest więcej wody niż we wszystkich jeziorach amerykańskich razem dziennych, tych wielkich. Bo one są płytsze. A to jest ogromny, wielka głębokość jest tego jeziora. Także jest tam bardzo dużo. I na przykład woda z jeziora Bajkał, jakby tak mówią Agari czerpać, to takie miasto jak Nowy Jork na 10 lat wystarczyło. Ja po drodze spotkałem ludzi serdecznych, fajnych, no nie tylko ludzi, statków, kaczek. Ja tylko odgoniłem to zdjęcie, a potem zostawiłem. Ten śnieg to jest jeszcze zeszłoroczny, ale on nawet w wielu miejscach nie zdążył się roztopić, a już świeży spada gdzieś tak. Po połowie sierpnia już są pierwsze opady śniegu nowe. Także bardzo krótki jest tam sezon. Te jęzory w lewach nam sięgają dość nisko. Teraz jak byłem tutaj, prawie na szereg różnych zdjęć. Na północy Bajkału i na wschodzie, i na zachodzie są odcinki bezludne w ogóle. Ja na przykład do Polski wysłałem sygnał, że chyba z tydzień nie będę mógł zadzwonić, bo nie będzie sygnał, bo brak tam ludzi, nic. Ale trzeba się martwić, jak 8 dni, 9 dni, 10, a we mnie nie ma sygnału. A tutaj takie była stacja akusy, sanatorium tam z gorącymi rzutami. To też byłem się na maszynie. Ale dopiero po 11 dok, no, miałem sygnał, że ona, sygnał, że mogę wysłać do domu informację, że żyję tego, no, żadne niedźwiedzie mnie pożarły i płynę dalej. Ale to nie miałem sygnału. Także Bajkał, no cóż. To jest tak zwane magiczne Morze Syberii. Ono jest wspaniałe. Aha, tu do zdjęcia mam taką niedźwiedziówkę, bo polecali mi zatrzymywać się na noc tam, gdzie są. Aha, to jest takie dzikie źródło, ale no dzikie, bo tak jak tuż przy Bajkale gorące źródło, tak gdzieś tam, a Bajkale potem gdzieś tak na 8 stopni. To są pokinerby. Jedyne na świecie są podobne pokinerby.
I to na dyskach puszkanie, które tam zapełnione, to jest taka siatka maskująca blisko. Niczego można bardzo zbliżyć. Tu przy blisku jest taka ryby. No, fotelowane, nie? No, tam ją przerozywali ludzie różnymi rzeczami, no, głupie tam, no. A co ty jesz? No, na przykład puszkę ryb, nie? Ach, ryby. Ja robię duże blisko. Bardzo sobie robiłem duże, no. Na kociołku sobie coś tam, gabawałek, i wodę, i różne potrawy. Ale też starałem się odpraszać ewentualnie niedźwiedzie. Jak ja przychodzę, ja chcę wylądować i widzę ślady niedźwiedzi, ślady. A kurde niedźwiedzi. Ja robiłem zdjęcie tym kupy, ale żeby ludzie widzieli w Polsce, jakie te wielkie kupy, ja sandał kładłem koło kupy, bo widać sandał taki, nie? A kupa też taka duża, niedźwiedź tam był, ale kiedy przyjdzie do mnie jeszcze raz, to nie widziałem. A jak to niedźwiedziówko tam byłem, a tu już. Macie, to już dopłynąłem do końca i taką miałem powitanie. To przypadkowa grupa młodzieży, opiekowali się nimi Polacy i zrobili im zdjęcie. Tu już dopłynąłem do Irkucka, rozbieram kajak, to jest taki kajak typu puch składany, konstrukcja drewniana i potem na dworze zmiękam 2 km do dworca i już wracam do Polski. Po drodze spotkam kajakarzy, pociąg, to tak 5 dół przyjedzie, tak? Wychodziliśmy razem na różne opowieści, a tutaj już jestem w Polsce. I ten taki sympatyczny kolega, to jest Jurek Aksowa, on był patronem medialnym mojej wyprawy. Spotkaliśmy się we Lwowie i pomagał mi ten cały mój bagaż transportować przez ukraińsko-polską granicę, potem do pociągu i do Szczecina podjechaliśmy razem. I tutaj już będzie zaraz Maciek. O, już jest powitanie. Nie na drodze w Szczecinie. Pomyślę, że jestem z Poli Stadwidas, bo mam tutaj koszulkę policką, tamten transparent. No i dobrze, trafiłem do policji i szybko potem do domu, bo ślubce na tuż, także zdążyłem. No dobrze, to było tylko. I teraz, aha, to jest podsumowanie tej wyprawy. To było od data jest pokazana. Od 5 lipca do 15 sierpnia, 41 dni. To trochę jest uproszczone, bo to Jurek robił, no. Ja stąd wypływałem i tutaj dopłynęłem, a później gadałem się tak, bo tak, no, przecież nie mogę dopuścić, że mi ktoś powie, że ty, te 2 kilometry już wpłynęłeś, nie? No, tam dokładnie w tym samym miejscu stąd ruszałem, tam dopłynęłem i nic po drodze, nie? No dobrze, to jest tyle. I bo mieć tak niedosyt tych 2 kilometrów, nie na to, że musiałem przepłynąć.